Kochani, dzisiaj bardzo ładna scena takiego pojednania Józefa i braci, też po śmierci ich ojca, gdzie oni trochę się boją, że Józef wykorzysta to, co było wcześniej, nie? Józef wykorzysta tą, no tą krzywdę, którą mu wyrządzili, że będzie się mścił. Kochani, to jest takie coś, co się chyba pojawia w życiu każdego człowieka, żeby czasem wracać do różnych dawnych doznanych krzywd albo jakichś, wiecie, takich złych momentów. Nawet już, jak już dawno były przebaczone, naprawione i tak dalej, bo my chcemy na tym coś ugrać. Ja to szczególnie widzę na przykład w małżeństwach, nie? gdzie, nie wiem, wydarzyła się jakaś tam kłótnia, jakieś wiecie, skrzywdzenie, potem nastąpiło pojednanie, minęły już lata i naprawdę wszystko jest dobrze, ale po to, żeby zyskać jakąś pozycję, i to nie jest nawet jakieś takie perfidne, tylko to jest takie zwyczajne, to mówimy, no ale za tamto, co się wydarzyło, to jednak coś mi się należy. Nie? Kochani, w wielu sytuacjach jest takie coś, że jakby chcemy ugrać i chcemy wykorzystać. To, co było kiedyś, mimo że to już jest dawno przebaczone, zostawione i tak dalej. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Bo to de facto oznacza, żeśmy nie przebaczyli. To de facto oznacza, żeśmy nie zostawili tego. To jest tak naprawdę jątrzenie rany. To jest obarczanie kogoś po raz kolejny jakąś winą. Mimo że mówimy: nie, nie, to już jest za nami. Nie, to może kogoś bardzo niczyć mało tego, to nie pozwoli, żeby relacja poszła dalej. Kochani, nigdy nie wykorzystujcie tego, co było kiedyś, szczególnie tego. Co było naprawione. Słyszymy dzisiaj w Ewangelii: Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel. Przyznam, że to jest dla mnie bardzo dobra nowina i doświadczam ulgi z tego powodu. Bo z jednej strony oczywiście twierdzę, że nigdy nie będę taki jak mój nauczyciel że nigdy nie dorosnę do tego poziomu a z drugiej strony jakoś widzę, że nadrabiam i chciałbym być lepszy że jakoś ten świat bym lepiej wymyślił że różne rzeczy bym pewnie lepiej rozwiązał no i to jest dość męczące i nagle to zdanie wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel. Nie musi być lepszy, wystarczy. I Pan Jezus jeszcze dodaje: Nie bójcie się, nie bój się. Jesteście dla mnie ważni. Choć was nie uchronię przed tym, czego ja sam doświadczyłem, to przez to, że jesteście dla mnie ważni, nie musicie się bać. Bo jeśli ja zwyciężyłem, to i Wy zwyciężycie. Ja się do Was przyznaję. Chyba to jest najważniejsze zdanie. Pytanie, czy my do Niego też. Pytanie, czy my do Niego też. Ten chlebak powstał dzięki naszym patronom. Dziękujemy.